Cześć, witajcie w naszym drugim odcinku, w którym pokazujemy Wam desery stricte pod Wielkanoc. Zdecydowanie. Ostatnio robiliśmy paschę, dzisiaj coś zupełnie odwrotnego. Dzisiaj kruche ciasto mazurek w fajnym, słodko-kwaśnym wydaniu. Zaczynamy. Edyta, powiedz mi proszę, jakich z głównych składników będziemy potrzebować do naszego mazurka? Zaczniemy od składników na ciasto, bo ono będzie naszym pierwszym elementem, od którego zaczniemy. To będzie kruche ciasto. Kruche ciasto. Zimne masło, cukier puder, dwa rodzaje mąki oraz żółtko do zaciągnięcia całej masy ciastowej. Okay. Ważne, masło z lodówki. Pamiętajmy, przy kruchym cieście masło z lodówki. Bo im cieplejsze, tym będzie nam się kleiło do dłoni. Zdecydowanie tak. Dzisiaj będziemy ciasto wyrabiać przy pomocy robota kuchennego? Tak, aby go nie nagrzewać, żeby nasze masło nie rozpuszczało nam się w dłoniach. Nie wiem jak Ty, ale ja dzisiaj mam je wyjątkowo ciepłe. Ja też. No. Edyta, wspomniałaś wcześniej, że do ciasta kruchego używasz mąki 50/50. Dlaczego? Używam mąki pszennej i krupczatki, ponieważ uważam, że mazurek fajnie jak nam chrupie w zębach, a nie kruszy się jak herbatnik. Dzięki tym proporcjom właśnie taki efekt uzyskamy. Czyli co, w misie miksera mamy przysypane mąki, co tak. Teraz dodajemy? Dodajemy zimne masło. Ile tu mamy masła, kostka? 120 gram. 120. Wszystkie gramatury będą umieszczone? Pod filmem. Zdecydowanie. Więc nie musicie nic zapisywać, to nam wystarczy. Cukier puder. Cukier puder. Wrzucamy do miksera. I tym razem, aby ciasta nie napowietrzyć, będziemy używać tak zwanego listka trójkątu. Jakkolwiek. Pamiętajcie, że możecie to ciasto również wyrobić po prostu dłońmi. Tak, tylko nie za długo, ponieważ masło się rozpuści. Dokładnie. Na tym etapie dokładamy żółtka, żeby nasze ciasto złapało konsystencję i dajemy mu jeszcze chwilę. Teraz wyłączę i ostatnie chwile ciasto dogniota już na stolnicy. Wyrzucamy nasze ciasto. Ono może być już w misie wyrobione do gładkości, ale chciałam, żebyście też zobaczyli charakterystykę tego ciasta. Dosłownie potrzebuje chwili. Dokładnie. Żółtko dodajemy w momencie, kiedy nasze składniki zaczynają przypominać piasek na plaży. I żółtko fajnie nam się tu potem sklei. Zapewne całość. Ciasto potem będziemy owijać folię spożywczą, tak, i lodówka. Zdecydowanie. Natomiast ponieważ te ciasta trudno się potem wałkuje, to ja nigdy nie robię tego w tak zwaną kulę. Tylko zbijasz wałkiem. Zdecydowanie. Robię już taki sobie troszeczkę placek, żeby potem przyspieszyć. Potem będziemy wałkować między dwoma pergaminami i nadawać kształt. Ja proponuję, żeby dzisiaj nasz mazurek był w kształcie jajka. Co Ty na to? Jak najbardziej. Myślę, że czas, porę. Zdecydowanie. Kwadraty, kółka. Kiedy idzie. No dobrze. To co, ciacho mamy wyrobione? Zdecydowanie. Fajne, elastyczne. Nie widać żółtka elementów. Żółtka dały naprawdę piękny kolor. Tak. Dobre żółtka. Wiejskie to podstawa. Od babci. Bardzo proszę. Super. I rozgniećmy trochę, żeby potem nie trzeba było prosić o pomoc naszych operatorów. Mamy to? Możecie schować na 10 minut do zamrażarki albo na pół godziny do lodówki i zająć się wtedy nadzieniem. Zaczynamy od ganaszu, potem konfitura z owoców leśnych. Możecie też schować na całą noc do lodówki i dopiero jutro sobie je upiec, w zależności jak macie chęci i czas. My teraz chwilkę posprzątamy. Tak jest. I pokażemy Wam, jak pali się białą czekoladę w piekarniku. Włączmy piekarnik na 150, żebyśmy miały czas na przygotowanie wszystkiego, a piekarnik był już gotowy. Do ganaszu będziemy potrzebować jedynie śmietanki 30 oraz białej czekolady. Dokładnie tak. Widzę, że biała czekolada nie jest zwykła, tylko masz drażę. Tak, tak zwane kaletki. Przyznam, nie zdążyłam pojechać po prostu do sklepu, więc wzięłam ze swojej pracowni. One nam trochę ułatwią pracę, bo szybciej będą się topić. Natomiast każda biała czekolada, którą lubicie, się do tego nada.
Absolutnie nie musicie się sugerować tym, że ja dzisiaj wybrałam cukierniczą. Okej, okay, to ja idę nagrzeć piekarnik? Poproszę, 150 stopni. Aby spalić czekoladę, co nada nam fajnego karmelowego posmaku, to, to było moje marzenie, ale nie taki klasyczny karmel czy kajmak, który możemy kupić w sklepie, tylko żeby to był taki twist, który spowoduje, że nasze babcie, ciocie, znajome usiądą i jak one to zrobiły? A to jest banalnie proste. Rozsypujemy na naszej blasze czekoladę, tak jak wspomniałam wcześniej, dowolną. Ile tutaj mam mniej więcej, jeśli chodzi o gramaturę? 150 gram białej czekolady. W zależności jak duże mazurki będziecie robić, możliwe, że to ciasto, które my dzisiaj przygotujemy, starczy Wam na 2-3 mazurki. Tak możecie sobie dostosować gramaturę. Myślę, że tutaj będzie tak w sam raz. I do tego połowa wartości czekolady będzie przypadała na śmietankę, którą podgrzejemy później. I powiedz mi, białą czekoladę, jak długo będziemy trzymać w piecu? Około 6-8 minut. Żeby Wam zobrazować, jaki smak mniej więcej chcę uzyskać, to zadam Ci pytanie, czy kojarzysz takie cukierki jak Werther's Original? Tak. Lubisz? Taki smak mniej więcej uzyskamy dzięki przypalonej czekoladzie. Ale żebyście nie myśleli, że zrobimy tutaj mały pożar, to nasza czekolada dlatego będzie w dosyć niskiej temperaturze pieczona i dosyć krótko, ponieważ wystarczy, że ona od dołu po podniesieniu będzie miała rumiany kolor. Taki ładnego bronzera do policzków, nazwijmy to. A z wierzchu w ogóle nie musi łapać koloru. Ona potem jeszcze przez temperaturę i krystalizację cukrów sama delikatnie zbrązowieje. Jedyny minus przy używaniu takiej palonej czekolady jest taki, że nasz ganasz nie będzie tak szybko i łatwo z nami współpracował. To znaczy? Zalewając klasyczną białą czekoladę śmietanką ciepłą, powinniśmy po 2-3 minutach uzyskać taką gładką konsystencję błyszczącą. Tu nawet jak minutkę przeciągniemy, to ta czekolada skarmelizuje się i tak jak w nieudanym karmelu pojawią się delikatne grudki, więc zawsze Wam sugeruję, żebyście ujęli minutę, niż ją dodali. Jasne. Niestety... Cenna bardzo uwaga. Tak, bardzo lubię takie zdanie, które często sobie w kuchni powtarzam, bo chcę zawsze lepiej, lepiej, lepiej. Natomiast lepsze jest wrogiem dobrego. Nie przedabrzajcie w kuchni. Czasem naprawdę proste rozwiązania to jest to, czego potrzebujemy. Mi mama zawsze mówiła, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Dokładnie tak. Czy nasz piekarnik jest gotowy? Chyba tak. Już nazwała, to ja wrzucamy. Lecę do pieca. W tym czasie podgrzejemy śmietankę. Dokładnie tak. Fajna gęsta. Czy to jest 30 czy 36? Chyba 30. Możemy jej dać troszkę więcej. Wtedy będziemy mieć większą możliwość regulowania gęstości ganaszu. W zależności od tego, jaką macie czekoladę, ganasz będzie potrzebował ciut mniej, ciut więcej. Tu jest taka metoda na oko, na to jak, tak, dokładnie. Babcine sposoby są jednak najlepsze, przynajmniej w domowych warunkach. Okej, okay, to co? Podgrzewamy. Podgrzewamy. Ja jeszcze doleję odrobinkę. Jeśli obawiacie się, że przedobrzycie, możecie już sprawdzić. Ale nie, jeszcze nie mamy tego efektu. Jeszcze chwilka. Mamy to. Skarmelizowały nam się czekoladki od spodu i to jest wystarczające. I póki są jeszcze ciepłe, od razu zalejmy je śmietanką. Okay. Śmietanka delikatnie już nam paruje. Od razu zalewamy nasze czekoladki. Cóż, jak pracują jeszcze? Tak. Ponieważ one się skarmelizowały, niektóre widzisz, zrobił się ten Werther's Original, o którym wspominałam. To jest taki moment, w którym albo robimy kąpiel wodną i długo sobie czekamy, albo bierzemy blender i przyspieszamy proces. Dobra. Blendujemy. Przed świętami trzeba sobie wszystko ułatwiać. Dokładnie tak. Ganasz, ganasz. Ganasz. Zblendowałyśmy, on jest gorący, więc spokojnie może sobie postać na blacie i poczekać na swój wielki moment, kiedy już upieczemy spód naszego mazurka. Wyjmujemy go z lodówki i formujemy. Potrzebujemy wałek, 2 arkusze papieru.
I nożyk, bo kształt tym razem nadamy po prostu samodzielnie. Powiedz mi, na jaką wysokość będziesz wałkować mazurka? Nie chcę, żeby to było delikatne ciasto jak do tarty. Chcę, żeby jednak w klasycznym mazurku ciasto musi grać wyraźną swoją rolę, więc tutaj też. Myślę, że takie 6 mm, 7 będzie odpowiednie, ale też zobaczymy, jak ono z nami będzie pracować. Jeszcze jest trochę zimne, bo dopiero co je wyjęłyśmy. Pozwolę sobie, Karola, ja rozwałkować, ponieważ wałkując na stolnicy, na dwóch arkuszach, wszystko nam będzie latać. Ponieważ mnie brzucha nie brakuje, to pokażę Wam najlepszy sposób. Przytrzymujemy i wałkujemy sobie. No i główna rola papieru, że ciasto nam się nie porwie. Nie porwie nam się, łatwiej nam też zapanować nad czystością w kuchni. Zawsze sobie możemy podejrzeć, ciasto jest fajne. My je rozwałkujemy na większą przestrzeń niż potrzebujemy, ponieważ wykrawając ustalony kształt, czyli jajeczko, zrobimy sobie wesołą pisankę. Pozostałe ciasto zrolujemy i utworzymy taki delikatny rancik. Wianek, rancik, cokolwiek mamy ochotę, żeby ganasz, który może nas próbować wylać trochę wcześniej, nie rozlał nam się, nie rozlał się. Gdyby to był kajmak, który wystarczy posmarować nożem. Jest na tyle gęsty. Tak, wtedy ta otoczka nie byłaby nam potrzebna, a dzisiaj myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Przejęłaś wałek, możesz jeszcze odrobinę rozwałkować, bo tutaj mamy trochę nierówności. Rozwałkuj środek i będziemy kończyć tą nierówną walkę z ciastem. Ja myślę, że jest świetnie, jest już taki rozmiar, jaki nam wystarczy dla głodnej 4-6-osobowej rodziny. Myślałam, że głodnej dziewczyny powiesz jednej. Nie, nie. Moja porcja. Okej. Okay. Znam takie przypadki, ale... Piękne ciasto, zobacz jak jest lśniące. I nie musimy go teraz zdejmować z tego, absolutnie nie ma takiej potrzeby. Wykroimy teraz jajeczko, proszę. Okay. Czyń honory. Okej, ciasto, które nam zostało, teraz już jest fajne, ciepłe i plastyczne. Dzięki temu możemy rozwałkować i zrobić rancik, o którym wspomniałam. Powinno nam się już bardzo ładnie kleić do naszego spodu. Jeśli jednak by tak nie było, to pamiętajcie, że do ciasta używałyśmy tylko żółtek. Białka, które Wam zostały, możecie zużyć na bezę. Na bezę! Bezę nigdy dość, zawsze się przyda. Gdyby ciasto nie chciało się Wam przykleić, nie chciało się zrobić rancik, to białko może służyć jako klej. Tak. Po prostu wtedy ten fragment sobie białkujecie i ładnie. Ja jak robię bezę, to zawsze papier do pieczenia przyklejam. Tak, na bezę. Mój syn tego bardzo nie lubi, bo mówi, mamo, brudzisz blachę. Dlaczego? Mi każesz sprzątać, a sama brudzisz. Tak to wygląda. Okej. Okay. Mamy. Teraz potrzebujemy chwilę na schłodzenie. Jak wsadzimy do rozgrzanego piekarnika, na zimnej blasze, na zimne ciasto, nie rozpuści nam się, zachowa kształt i pieczenie będzie idealne. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Tak. To ciasto nam podczas minimalnie... Nie podrośnie? Nie powinno, dlatego używałyśmy zamiast naszych rąk listka w mikserze, ponieważ on nie napowietrza. Okay. Gdybyśmy użyły mieszadła, takiego jak przy naszym pierwszym deserze, czyli przy pasze, ciasto by się napowietrzyło i ono by wtedy zaczęło pracować. Mimo tego, że nie ma dodatków wspomagających typu proszek do pieczenia, jednak powietrze wtłoczone do niego by nam zadziałało. Tutaj oprócz rodzaju sposobu pracy, miałyśmy też wywałkowanie tego potencjalnego powietrza. Czyli pozbędzie się właśnie wszystkich pęcherzyków. Tak, zdecydowanie tak. Bo to ciasto praktycznie nie różni się od ciasta na tartę. Można spokojnie zrobić też z tego tartę jak najbardziej. A tartę przed pieczeniem, w pierwszym etapie pieczenia powinno się obłożyć obciążeniem. Tak, ja nigdy tego nie robię. Są różne szkoły. Ja preferuję receptury, które dają nam przyjemność, ograniczają bałagan w kuchni i dodatkowy asortyment. Nie każdy może sobie pozwolić na
kupienie obciążników. Nie każdy akurat ma ryż w domu, żeby go użyć. Niektórych stresuje położenie na gotowym cieście papieru i położenie na nim na przykład ryżu bądź obciążników. Sama pierwsze ciasto, jak robiłam według właśnie takich wskazań, brałam pensetę i wydobywałam potem ryż, który mi w tym został, więc... Okay. Jak nie trzeba, to znajdźcie taki sposób gotowania i pieczenia, który Wam pasuje. Ja lubię prostotę. Okej. Okay. To co, jajko ląduje do lodówki, nastawiamy piec na temperaturę? 180. 180, góra-dół. Zdecydowanie. Okej. Okay. Teraz mamy czas, aby przygotować szybką, domową konfiturę z owoców leśnych. Edyta, powiedz mi proszę, dlaczego zdecydowałaś się akurat na stricte te owoce? Owoce leśne? Po pierwsze dlatego, że... Jeden. Preferuję kuchnię zero waste, rzadko korzystam z wymyślnych produktów. Tak jak mówię, prostota, smak przede wszystkim w naszej kuchni. Klucz do sukcesu. Tak, owoce kupne aktualnie, różnie z ich jakością, więc zawsze mam paczkę mrożonych owoców leśnych w lodówce, w zamrażarce. Tym razem jest to głównie jagoda. Fajna żurawina, która doda nam świetnej kwasowości i malinki. Dlaczego również? Po pierwsze mają fajną kwasowość, połączą się idealnie z naszym nadzieniem. Po drugie, mają w sobie dużo pektyny, więc nie musi nikt biec szybko po brakujący na przykład, po brakującą żelatynę na dół do sklepu. Nie ma takiej potrzeby. One same świetnie odparują i się zżelują. Jak najbardziej. Jedyne, czego potrzebujemy, żeby zrównoważyć bardziej smak tej konfiturki, odrobina cukru. Jeśli lubicie posmak limonki, cytryny, tak jak my. Jak najbardziej odrobinę wcisnąć, połówkę, tak. Połówkę. I możecie również zetrzeć skórkę. Pamiętajcie, żeby tylko ją dobrze umyć, pozbywając się sklepowego wosku. Tak jest. No działamy. Co? Grzejemy. Dokładnie. Owoce musimy doprowadzić do zagotowania, następnie odczekamy około 5-6 minut na to, aż nadmiar wody odparuje. Okej, ciasto nam zesztywniało, zdecydowanie. Tak. Sztywne, stabilne, śmiało od razu wrzucamy do piekarnika, żeby się lekko zarumieniło. Myślę, że 10-12 minut, ale będziemy obserwować. Mazurek jest już upieczony. Teraz odstawię go do wystygnięcia. Ciasto nam już przestygło, ganasz również. Naszą konfiturę z owoców przelałyśmy do rękawa cukierniczego i teraz będziemy dekorować naszego mazurka. Ja proponuję, aby ganasz wylać na jajko. Tak, zdecydowanie. Ja tak sobie wymyśliłam, że ganasz będzie nam zastępował lukier królewski na piernikach, czyli na podobnym formacie. Będzie naszym tłem. Piękny kolor. A na tle narysujemy sobie wzorki jak na pisance. Co ty na to? Jestem jak najbardziej na tak. Mamy też słodkie małe jajeczka. Atrakcyjne, więc dosyć chyba prosto dzisiaj ozdobimy naszego mazurka. Może będzie taka choinka wielkanocna. Trochę tak nam to wyjdzie. Okej, okay. Nie wiem jak ty, ale ja nie lubię jak tego jest za dużo, więc po prostu fajnie wypełniamy. Dajmy mu chwilkę, żeby zastygł. I co, malujemy wzorki? Malujemy wzorki. Wow, dobra. Taki spory ten mazurek tam wyszedł, powiem ci. Tak, trochę chyba się rozpędziłyśmy, ale... Będzie na całe święta. Albo do wieczornej herbaty i Netflixa. Do dzisiejszego masz na myśli wieczoru. Nie zdradzamy wszystkich sekretów. Konfitura, która nam została. Nie wiem jak ty, ale ja zawsze wszystko sobie planuję, jak już coś zostało, co mogę potem z tym zrobić.
może nie jestem zero waste, ale staram się gdzieś nad tym pracować. Będzie świetnie smakować z jutrzejszymi naleśnikami dla dzieciaków. Jeżeli mogę się podłączyć, to z przyjemnością. Zapraszam wszystkich. No to co? Uważam, że nasz mazurek można uznać za gotowy. Zakończony, za gotowy. To co, spróbujemy go? On się ściągnie, a spróbujemy tego, który próbowałyśmy robić rano? Tak. Dobra. No to co? Próbujemy. Zdecydowanie. Spróbuj pierwsza i powiedz, czy chrupię. Proszę przyjmie. Pachnie świetnie. Ta czekolada tak. Bardzo się wybija. Na końcu posoliłyśmy odrobinę, bo próbując w międzyczasie stwierdziłyśmy, że brakuje tej soli odrobinkę. Mm-hmm. Jednak sól zawsze podbija smak. Powiem Ci, że teraz Ci przyznam rację, że połączenie tych dwóch mąk właśnie nadaje takiej delikatnej tej chrupkości, można powiedzieć. Nie ma takiego łamanego herbatnika. Mm-hmm. Jest inny, tak. Inny rodzaj chrupkości. Ja jestem zadowolona. Proszę. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Jeżeli spodobał Wam się nasz odcinek wielkanocny, pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał oraz zostawić łapkę w górę. Trzymajcie się. Wesołych świąt!